Dlaczego za tą linią żyje tak mało ludzi? W Europie najgęściej zaludnionym dużym obszarem jest Holandia, w której na kilometr kwadratowy przypadają aż 383 osoby. Niemniej to wciąż znacznie mniej niż w Monako, które przez swoją małą powierzchnię wyróżnia się gęstością zaludnienia na poziomie 16 599 mieszkańców na kilometr kwadratowy. Mimo tego w Europie jest miejsce, w którym żyje jeszcze więcej osób na jednym kilometrze, ale jest to już duże miasto. Mowa konkretnie o Paryżu, w którym żyje średnio 54 tysiące osób na kwadracie wielkości 1000 na 1000 metrów. Swoją drogą swego czasu władze Paryża przez przeludnienie miały do tego stopnia abstrakcyjny pomysł, aby wyburzyć część dawnych budynków w centrum na prawym brzegu Sekwany, a w ich miejsce postawić wysokie na prawie 40 pięter bloki według tak zwanego planu architekta Le Corbusiera w 1925 roku. Byłyby to typowe bloki z wielkiej płyty wyższe niż wieża Eiffla. Miało to na celu pozyskanie przestrzeni dla najbogatszych mieszkańców miasta, a jednocześnie rozluźnienie i tak już zbyt przepełnionego Paryża. Nie ma co się oszukiwać. Europa jest dość gęsto zaludnionym obszarem. Ale to zjawisko tak naprawdę swój koniec ma na Polsce, w której na kilometrze znajdziemy 124 osoby, co daje ledwo 97 miejsce na świecie. Nasz kraj zamieszkuje niecałe 38 milionów ludzi. Niby to niedużo, ale to tyle samo osób, ile żyje na całym obszarze, który teraz dla Was zaznaczyłem. Konkretnie w liczbach prezentuje się to tak, jak widzicie na ekranie. W samej tylko Białorusi, która znajduje się na podobnej szerokości geograficznej co Polska, mimo niemal tej samej wielkości żyje aż 4 razy mniej ludzi. Kraje bałtyckie to istne pustkowie. Najwięcej ludzi żyje tam na Litwie, co paradoksalnie daje mniej niż w metropolii warszawskiej. Oczywiście im dalej na północ, tym zimniej. A co za tym idzie, ze względu na trudne warunki, ludzi żyje tam po prostu mniej. Jednak to nie jest jedyny czynnik, który powinno się uwzględniać w przypadku tak drastycznego populacyjnego spadku, jakim gołym okiem widać tuż za tą linią. Dlatego w dzisiejszym materiale postanowiliśmy dokładnie przyjrzeć się temu zjawisku. Skąd biorą się aż tak duże różnice między wschodem i północą, a zachodem kontynentu? Czy może się to zmienić w perspektywie najbliższych lat? Jaki plan ma na to chociażby Rosja oraz gdzie faktycznie w Europie jest największe odludzie? Odpowiedzi na te, jak i na inne pytania udzielimy Wam w dzisiejszym materiale. Zapraszam Was do oglądania. Krótko w 50 sekundach chciałbym Wam zająć chwilkę, która jest nam niezwykle potrzebna do rozwoju kanału. Jeśli lubicie nasze materiały, to pamiętajcie o zasubskrybowaniu i łapce w górę, bo każdy taki klik nic Was nie kosztuje, a nam daje niezwykle dużo. Jeśli chcecie też nam pomóc na inny sposób, to zapraszam Was na nasz sklep www.globalista.pl, gdzie znajdziecie naszą grę planszową Globalista, w którą możecie grać z rodziną lub ze znajomymi, prowadząc przy tym Wasze imperium i podbijając resztę świata, mając przy okazji jakieś sojusze. Do tego mamy ozdoby do domu, w tym prawdziwe archiwalne stare mapy, którymi na przykład możecie ozdobić Wasz dom. Do tego plakaty polskich miast i wiele, wiele innych. Zamawiając coś od nas, pomagacie całemu naszemu zespołowi i sami dostajecie coś, co Wam się z pewnością przyda. Więc jak to się mówi, wilk syty i owca cała. Jeśli nie macie na to czasu, to po prostu obejrzyjcie ten film, za co też Wam serdecznie dziękuję, bo bez Was tego wszystkiego by nie było. A teraz czas na materiał. Spójrzcie teraz ponownie na mapę. Białoruś jest dopiero 172 spośród 248 państw pod względem gęstości zaludnienia, ale to i tak jest jeszcze względnie dobry wynik w porównaniu z resztą krajów tego obszaru. Następna jest Litwa z 43 osobami na kilometr kwadratowy, co daje jej 177 miejsce, Łotwa 190 miejsce i Estonia 192 miejsce. Na północy znowuż mamy Szwecję na 204 miejscu, później Norwegię 215 miejsce i na końcu Finlandię 216 miejsce. Na szarym końcu Rosja 231 miejsce, ale biorąc pod uwagę tylko część europejską, to 30 osób na kilometr kwadratowy, czyli nawet nieco lepiej niż w przypadku państw skandynawskich. Skąd jednak aż takie duże różnice, skoro tak naprawdę te szerokości geograficzne znacząco się od siebie różnią, a populacyjny spadek jest faktycznie dość wyraźny, nawet nie uwzględniając znacznie dalej wysuniętych na północ regionów? Najlepiej to zjawisko będzie można zbadać właśnie na podstawie Białorusi, państw bałtyckich oraz południowej Szwecji, ale zanim do tego przejdziemy, czas jeszcze na chwilę na mapę. Dzieląc populację według szerokości geograficznej, widzimy, że populacja staje się bardziej skoncentrowana w pobliżu równika. W szczególności 25 i 26 równoleżnych na północ to najgęściej zaludnione kręgi szerokości geograficznej. To właśnie na tych szerokościach geograficznych, które przebiegają przez duże kraje takie jak Indie,
Pakistan, Bangladesz, Chiny, Stany Zjednoczone, Meksyk i inne, mieszka około 279 milionów ludzi. Im większy kąt, tym populacja drastycznie się kurczy. Warszawa leży na przykład na 52. równoleżniku, który uznawany jest za kolejną, dość gęsto zaludnioną linię na mapie świata. Niemal na tej samej szerokości leżą miasta takie jak Berlin, Londyn czy Dublin. To tak naprawdę przedostatni z dużych pików populacyjnych. Ostatni znajduje się w przedziale 58-62 stopnie. I to właśnie tam leżą miasta takie jak Petersburg, Helsinki, Sztokholm i Oslo. Tak naprawdę jest to ostatnia z szerokości geograficznych, które sprzyjają osadnictwu. Chociaż mimo tego ze świecą szukać innych dużych miast na podobnej szerokości. To, że one powstały, to w głównej mierze zasługa dostępu do morza oraz surowców wysuniętych nieco bardziej na północ, które przyczyniły się do powstania w tych miejscach baz portowo-handlowych. Na przykład Sztokholm położony jest nad Morzem Bałtyckim na archipelagu złożonym z ponad 14 wysp, a na północny zachód od miasta ulokowane są ogromne zasoby żelaza, miedzi i złota. Oslo natomiast było biednym, niewielkim miastem, które na początku XX wieku zamieszkiwało ledwo ponad 150 tysięcy osób. Po odkryciu ropy naftowej oraz gazu, a przez to drastycznemu wzrostowi PKB, dziś w obszarze metropolitalnym tego miasta żyje prawie milion ludzi. To też najmniej drastyczne miejsce względem warunków klimatycznych Norwegii. Petersburg w Rosji liczy prawie 5 milionów mieszkańców, ale powstanie tego miasta w głównej mierze to pomysł cara Piotra I, który w ten sposób chciał przybliżyć Rosję do Europy. Wówczas właśnie to miasto było stolicą Rosji, a dzięki dostępowi do Morza Bałtyckiego powstał tam szlak handlowy łączący całą Rosję, a także Azję z Europą. Warto podkreślić, że miasto powstało na terenach bagiennych, jak wiele innych dużych miast Europy, a podmokły charakter paradoksalnie, mimo że ciężki dla osadnictwa, warunkował lepsze utrzymanie ciepła, zwłaszcza w zimę. Dodatkowo pozwalał na realizację szlaków wodnych, które były dobre dla transportu. Jednak o ile istnienie tych dużych miast łatwo wyjaśnić mimo złych warunków termicznych, jakie panują w tej części Europy, to kwestie niewielkiej liczby ludności państw bałtyckich, Białorusi czy Rosji centralnej poza Moskwą już nieco gorzej, tym bardziej, że pod względem obszaru są te regiony o porównywalnej wielkości co Polska lub nawet większe, a ich szerokości geograficzne są bardzo zbliżone względem tej polskiej. Co najciekawsze, na tych obszarach występują też bardzo dobre grunty pod uprawę. Przykładem może być Białoruś, na której w głównym stopniu występują gleby brunatne oraz czarnoziemy na południowym wschodzie. Ale tutaj rozwój tych terenów w głównym stopniu został zatrzymany przez destrukcję reaktora atomowego w Czarnobylu. Mimo że skutki są dziś już naprawdę niewielkie, to przez prawie 30 lat od 1986 roku, jeśli spojrzymy na mapę, wiele najlepszych gruntów Białorusi uważane było za tereny narażone radioaktywnie. To skutecznie powstrzymało osadnictwo i rozwój tej niemal najlepszej pod tym względem części tego kraju. To jednak nie wyjaśnia w pełni, czemu i tak w całej Białorusi żyje względnie mało ludzi. Tutaj jeszcze bardziej musimy zagłębić się w historię. Białoruś była jednym z krajów, które ucierpiały najbardziej w czasie II wojny światowej. Szacuje się, że zginęło wówczas około 1/3 populacji tego kraju, czyli około 2,2 miliona ludzi. Niemcy często mordowali tam całe wsie, ale Rosjanie nie byli dużo lepsi. Wśród ofiar było wiele cywilów, którzy padli ofiarą działań wojennych, głodu, chorób i deportacji. Zniszczeniu uległo prawie 200 miast i ponad 9 tysięcy wsi. Zniszczono niemal doszczętnie przemysł i rolnictwo. Później Sowieci postawili też na deportację części rdzennej ludności w głąb kraju, a w ich miejsce przybyli Rosjanie. Miało to na celu stworzyć miks narodowościowy, który miał uniemożliwić rozpad Związku Radzieckiego. Co więcej, tereny te zarówno w czasie II RP, jak i Związku Radzieckiego, czyli wcześniej Rosji, traktowano raczej po macoszemu. Nikt nie planował wielkiego rozwoju tych zacofanych leśnych terenów, nawet pomimo dobrych warunków, jakie tam panowały, ponieważ były inne cele. Być może byłoby lepiej, gdyby państwa bałtyckie razem z Białorusią stworzyły swego rodzaju federację, ponieważ to, co ogranicza możliwości, to brak dobrej logistyki i połączenia między istniejącymi miastami. Białorusini nie mają dostępu do morza, a kraje bałtyckie rynku zbytu, dlatego one same też są bardzo słabo zaludnione. Ale to w głównej mierze także zasługa historii, a przede wszystkim dorobku Związku Radzieckiego. Problemem krajów bałtyckich była też ich burzliwa historia. Region ten tak naprawdę nigdy nie mógł pozwolić sobie na powstanie ugruntowanych narodowości, które w spokoju mogłyby przez jakiś czas nie być obszarem działań wojennych.
Co więcej, podobnie jak w przypadku zakonu krzyżackiego, na terenie obecnych krajów bałtyckich przez ponad 3 wieki działał zakon kawalerów, który był odłamkiem templariuszy i krzyżaków. Skutecznie uniemożliwiało to stworzenie świadomości narodowej, ponieważ rodowici mieszkańcy byli tak naprawdę kolonizowani przez Niemców inflanckich. To oni byli w posiadaniu najlepszych gruntów i byli uważani za elitę, dyskryminując lokalnych mieszkańców. Po uzyskaniu pełnej niepodległości w 1918 roku dzięki słabości Rosji, Estonia, Litwa i Łotwa straciły ją znowu w 1940 roku, a po II wojnie światowej były terenami Związku Radzieckiego, co także naraziło mieszkańców na zsyłki w głąb ZSRR. Dlatego dziś żyje tam stosunkowo mało mieszkańców, mimo klimatu przypominającego ten w Polsce czy gęsto zaludnionej Danii. Oczywiście niższa gęstość zaludnienia krajów skandynawskich i północnej Rosji jest bezpośrednio powiązana średnią roczną wartością temperatur, które są naprawdę niskie, nie stwarzając przy tym dobrych warunków dla osadnictwa. Do tego w przypadku chociażby Norwegii i Szwecji dochodzi jeszcze kwestia gór skandynawskich, które stanowią realną barierę dla osadnictwa. W przypadku Norwegów oni sami, żeby stworzyć autostradę między północą a południem biegnącą po zachodnim wybrzeżu, muszą stworzyć podwodne tunele na głębokości około 300 metrów, ciągnące się na 27 km w regionie Rockfastu, których to koszt ma wynieść około 49 miliardów euro. Tak naprawdę jedyne rozsądne z punktu widzenia osadnictwa tereny Skandynawii to niziny, które teraz widzicie. I w perspektywie najbliższych lat populacja Szwecji, Norwegii i Finlandii będą drastycznie rosnąć z uwagi na wciąż relatywnie duże przestrzenie nadające się do życia oraz globalne ocieplenie, które poprawia lokalne warunki bytowe. Do tego też surowce, które determinują rozwój gospodarczy. Już teraz to zjawisko dobrze widać na wykresie populacji tych państw. Co do Rosji, a właściwie jej europejskiej części, zwłaszcza mówiąc o tej centralno-północnej, oprócz Moskwy i Petersburga, dużych miast w zasadzie nie widać, co dobrze obrazuje mapa. Gdyby nie te dwa miasta, żyłoby tu około 8 milionów ludzi, co jak na tak olbrzymi, niemalże płaski obszar, to naprawdę mało. Jednak tutaj głównym problemem dla osadnictwa jest tak naprawdę rozmiar Rosji i to, że kraj ten jako jedna wielka struktura państwowa nie sprzyja rozwoju prowincji, tylko największym miastom. Tak było w Rosji od stuleci, a komunizm i czasy sowieckie tylko ten proces wzmocniły. W wyniku stalinowskich przesiedleń ludności z prowincji do miast niemal 30% ludzi zostało wysiedlonych, a to w efekcie spowodowało, że pomimo sprzyjających warunków w europejskiej Rosji, żyje tam relatywnie mało ludzi. Największe zagęszczenie jest tuż przy najważniejszych trasach, które łączą Rosjan z zachodem Europy i stanowią komunikację handlową pomiędzy Azją i Europą. Tak naprawdę Rosja mogłaby bez problemu pomieścić przy możliwościach surowcowych, jakości gruntów i swoim obszarze nawet ponad 1,5 miliarda ludzi. A obecnie żyje tam tylko 143 miliony ludzi oraz populacja ciągle się kurczy. Rosjanie chcą stworzyć tak zwany szlak północny z uwagi na zmiany klimatyczne, które stanowiłyby podstawę do osiedlania się w regionie przearktycznym. Na ten cel przeznaczyli już dziesiątki miliardów dolarów, tworząc nawet pływające elektrownie atomowe. Ale to żmudny proces, którego efekty nie wiem, czy zobaczymy nawet za naszego życia. W przypadku Finlandii i Rosji problemem dla wzrostu populacji jest też rozległy region bagien i jezior, który teraz widzicie na mapie. Skutecznie uniemożliwia on rozwój tam infrastruktury potrzebnej dla wzrostu populacji. Natomiast najsłabiej zaludnionym miejscem w Europie, które faktycznie jest największym odludziem, jest norweski Finnmark, w którym żyje zaledwie jedna osoba na kilometr kwadratowy. Spowodowane jest to oczywiście niskimi temperaturami, ale także historią, ponieważ region ten został doszczętnie zniszczony przez Niemców w 1944 roku, którzy cofając się stosowali taktykę spalonej ziemi wobec nadciągającej armii radzieckiej. Krótko mówiąc, głównym problemem, dla którego za tą linią żyje tak mało ludzi w porównaniu z resztą Europy, jest przede wszystkim historia, geografia oraz warunki klimatyczne, które mimo, że ograniczają przyrost naturalny, to paradoksalnie dziś, gdyby nie przeszłość, prawdopodobnie żyłoby tu znacznie więcej ludzi niż obecnie. Ale mimo tego populacja tych regionów będzie stale rosła wraz z postępem czasu. Z mojej strony to tyle na dziś i mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. Trzymajcie się. Cześć.